wiecie, kochani, dzisiaj chciałam sobie tak do was troszeczkę pogadać, zainspirowana filmikiem Karoliny, ostatnim Karvlogiem, odnośnie postanowień noworocznych. Jeżeli oglądaliście nasz wspólny live, to znaczy mój, Karoliny i Ewy, to tam padło takie pytanie odnośnie postanowień noworocznych. No i generalnie, jeżeli chodzi o sam taki koncept postanowień, to ja nigdy nie robiłam czegoś takiego, że tam 31 grudnia czy 1 stycznia siadałam i spisywałam sobie na kartce, co to ja będę chciała osiągnąć w tym roku. Wiadomo, że takie przełomowe daty zawsze skłaniają nas do jakichś przemyśleń w tym kierunku, ale jednak starałam się nigdy tego tak nie rozgraniczać w czasie, że koniecznie, ponieważ nastaje nowy rok, to ja koniecznie muszę sobie jakieś nowe wyzwania na ten rok wymyślić. Zawsze to odbywało się w jakiś taki sposób bardzo spontaniczny i też w ciągu roku pojawiały się nowe plany i nowe pomysły. Tak więc tym razem to jest bardziej przypadek, że stało się tak, jak się stało, i faktycznie jakieś tam plany, które mogę nazwać postanowieniami na rok 2014 mam. Przede wszystkim będę brała udział w dwóch nowych projektach. Miało to już ruszyć dużo wcześniej, natomiast no, pewne rzeczy niestety się przeciągają, ale na pewno to wszystko ruszy. Jeden z tych projektów rusza od lutego, więc na pewno się o wszystkim dowiecie. Wystarczy, że będziecie śledzić mnie na Facebooku albo no, na Facebooku najlepiej, jeżeli o to chodzi, bo tam na pewno będę wam dawała informacje na ten temat. Więc to na pewno ruszę. Chciałabym też, ponieważ zauważyłam i to odczułam chyba najbardziej właśnie w grudniu, że bardzo zapuściłam swojego bloga, a chciałabym jednak mimo wszystko poświęcić mu więcej uwagi i mam nadzieję, że to też mi się uda. Próbuję, już próbowałam w styczniu tak troszeczkę bardziej regularnie pisać, ale różnie mi z tym bywa, dlatego że no, do bloga potrzebuję zdjęć, do zdjęć potrzebuję światła, a wiecie, jak z tym światłem o tej porze roku jest, niestety kijowo, żeby nie powiedzieć inaczej. Tak więc to na pewno chciałabym zrobić. Jeżeli chodzi o takie bardziej prywatne rzeczy, na pewno będę potrzebowała bardziej zadbać o swoje zdrowie, bo ono troszeczkę jednak ostatnio podupadło. Tak więc muszę pomyśleć troszeczkę bardziej o sobie, a nie tylko o YouTubie i o pracy. A tak ostatnio właśnie się to wszystko odbywało, że albo właśnie pracowałam, albo był YouTube i blog. Tak więc trzeba troszeczkę to również rozgraniczyć i zadbać też o siebie. Chciałabym w tym roku w końcu odwiedzić Londyn i mam nadzieję, że mi się to uda i będzie to naprawdę... No na pewno jestem pewna, że to będzie coś fantastycznego i może wtedy uda mi się też z niektórymi z was, którzy mieszkają w Londynie, spotkać, bo tego też bardzo, bardzo bym chciała. Chciałabym też uregulować troszeczkę swój tryb życia, dlatego że przez to, że pracuję w domu bardzo dużo, no to przestawił mi się strasznie zegar biologiczny. Ja bardzo późno chodzę spać i potem bardzo późno wstaję i tak naprawdę potem mam problem z tym, żeby uszczknąć chociaż trochę tego dnia i tego światła, bo wstanę i zaraz robi się ciemno, bo pracuję do późnych godzin, albo coś tam jeszcze robię, albo nawet jeżeli nie pracuję, a próbuję zasnąć, to nie mogę o tej porze zasnąć, bo tak już się całkowicie przestawiłam, więc chciałabym to wszystko uregulować i chciałabym właśnie też uregulować chociażby na przykład swój tryb żywienia, który jest taki, że po prostu no jak... brak mi słów. Ja jestem po prostu klasycznym przypadkiem braku systematycznego żywienia. Bo może patrząc na mnie, wydaje wam się, że widzicie dziewczynę, która po prostu siedzi i opycha się w ogóle różnymi dziwnymi rzeczami. Możecie mi wierzyć lub nie, ale tak nie jest. Generalnie moje problemy głównie wynikają z tego, że no już pomijam jakieś tam uwarunkowania również wewnętrzne, jeżeli chodzi o zdrowie, ale zewnętrznie wynika to również z tego, że pomimo tych moich właśnie problemów, ja jeszcze dokładam mojej przemianie materii to, że nie jem regularnie i na przykład potrafię cały dzień nie jeść, a potem zjeść coś o godzinie 18 czy 19, co jest w ogóle fatalne, ja o tym wiem i to jest dramat, no ale cóż. Nie będę tego komentować naprawdę, bo sama nie mam czasami do siebie siły. Tak więc no, chciałabym też w ogóle
co mi się już udało zacząć robić nawet w grudniu, ale co chcę kontynuować w styczniu, więc widzicie, to nie jest tak, że to wszystko jest spowodowane właśnie nowym rokiem i tak dalej, bo zaczęłam już to robić w grudniu i chodzi mi o również ogarnianie swojej przestrzeni życiowej, bo ja jestem takim strasznym chomikiem, bardzo dużo rzeczy zbierałam i po prostu mam bardzo wielu rzeczy, duży sentyment, na przykład odkładam, bo coś się przyda, bez sensu. I w ogóle, wiecie, że są takie programy chyba na TLC, gdzie ludzie zbierają różne dziwne rzeczy i potem mają tak zagracone mieszkania, że nie mogą się w nich ruszać. I ja właśnie chciałabym tego uniknąć, bo zauważyłam u siebie taką tendencję. Zaczęłam od tego, że na przykład ograniczyłam swoją kolekcję lakierów o połowę. Z 300 lakierów, bo chyba właśnie mniej więcej tyle miałam, mam ich teraz około 150, co dalej jest dosyć dużą liczbą, ale jednak jak widać ograniczyłam to wszystko dosyć sporo. Tak samo regularnie staram się robić porządki w mojej szafie, bo wiele rzeczy zauważyłam, że trzymałam właśnie z sentymentu, że to było z jakichś tam dobrych czasów w moim życiu, albo że miałam nadzieję, że jeszcze się w to zmieszczę. No może kiedyś się zmieszczę, ale nie ma sensu tego trzymać, bo jak ja się w to zmieszczę, to już dawno w ogóle nie będzie sensu tego zakładać, tak? Tak więc tutaj też uporządkowałam troszeczkę swoje życie i postanowiłam nie robić jakichś takich bardzo dalekosiężnych planów, tylko skupić się na tym, co jest teraz i realizować pomału, małymi kroczkami wszystko, a dopiero potem zająć się jakimiś takimi większymi rzeczami, które potrzebują ode mnie większego nakładu pracy, pieniędzy i w ogóle różnych innych dziwnych rzeczy. Tak więc tak, to tak w skrócie, jeżeli chodzi o mój vlog. Może troszeczkę chaotycznie, ale właśnie odczułam potrzebę pogadania sobie do was dzisiaj przy tej pięknej, sypiącej śniegiem za oknem niedzieli. Tak więc mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Dajcie znać, jakie wy macie pomysły, jak wy podchodzicie do postanowień, bo wydaje mi się, że najważniejsze to stawiać sobie takie cele, które są do zrealizowania. Nie wymyślać sobie Bóg wie czego, bo też nie od razu Kraków czy tam Rzym zbudowano, tylko też trzeba mierzyć siły na zamiary i ja właśnie tak staram się to wszystko robić. Dobra. Koniec tego gadania. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiaj. Polecam się też, jeżeli chodzi o linki na dole. Tam macie wszystkie namiary na mnie. Facebook, Instagram, Twitter, blog i w ogóle. Bo w ogóle nam ostatnio wszystko tutaj siada, jeżeli chodzi o komunikowanie. Dlatego jeżeli obejrzałyście ten film i spodobał się wam albo nie spodobał, zostawcie po sobie jakiś ślad, kciuk, komentarz, cokolwiek. Bo wtedy jest większa szansa, że będziecie powiadamiane o moich filmach w waszych subskrypcjach. Albo po prostu też Ewar Lipstick Monster ostatnio pod filmem umieściła bardzo fajne wytłumaczenie, jak możecie inaczej zmienić swoje subskrypcje, żebyście dostawały powiadomienie na maila o moich filmach, jeżeli macie taką ochotę, bo wiemy, że ostatnio w boksach subskrypcyjnych różne dziwne rzeczy się dzieją, a to wystarczy zmienić w ustawieniach swoich subskrypcji, że te osoby, które was interesują najbardziej, żeby wam przychodziły powiadomienia na maila, wtedy nie ominiecie żadnego nowego filmu. Dobra, to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dziękuję wam jeszcze raz, zapraszam jeszcze raz do linków na dole i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!